Szanowna Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, Szanowny Panie Ministrze. Ja chcę popytać o Narodową Strategię Onkologiczną. Wiem, że w ramach tej strategii uwzględniono inwestycje, w tym inwestycje w edukację dotyczącą stylu życia, inwestycję w pacjenta, co wiąże się z zaangażowaniem i włączeniem lekarzy i zespołów POZ-u i medycyny pracy w działania prewencyjne i kierowanie na badania przesiewowe. Ale również ważne są inwestycje w tej strategii związane z dostępem do nowoczesnej aparatury medycznej. Mam na myśli m.in. roboty Da Vinci i w tym miejscu chcę podziękować za to, że nareszcie zabiegi robotowe są finansowane przez państwo i są w koszyku świadczeń zdrowotnych. A moje pytanie dotyczy wydatków. Ile więcej przeznaczamy na onkologię w porównaniu do lata przed 2016 rokiem? Dziękuję, pani poseł. Jakie są plany w tym zakresie? Dziękuję.